Kłaniam się. Raport z Makarskiej. 22 wrzesień 22 rok. Godzina 9 rano. 20 stopni Celsjusza samego rana. W nocy dzisiaj bardzo wiało. Myślałem, że będzie deszcz padał. A tu niespodzianka. Słoneczko wyszło zza gór i świeci. Miasto budzi się ze snu. Wszyscy jeszcze śpią. Na śniadanie idą. Dopiero jak będzie gdzieś godzina 12, wylegną na spacer. A zapowiada się dzisiaj 24 stopnie. I na pewno tak będzie. Tam w oddali mamy plażę Nudy. Trzy kropki. Nie wchodzę tam, nie nagrywam, bo wiadomo, mógłbym stracić aparat. Trzeba szanować prywatność. Dzisiaj może spokojne w porównaniu dwa dni temu. I znowu zapowiada się piękny dzionek. Być może znowu dzisiaj spotkam Chorwata. I znowu będzie mi śpiewał. Trzeba przyznać, fajny facet. Ma poczucie humoru. Zna kilka języków. Obcych. Także jest mi tutaj w niektórych momentach bardzo potrzebny. A w szczególności jak na rynek się wchodzi, na bazar, coś kupić, jakieś owoce. Chorwat śpiewa. Nawet sprzedawczynią, aby trochę skusić ich na mniejszą cenę. Ale niestety trzymają się tych cen tak bardzo, że jakby byli wszyscy umówieni, tak jak w Polsce. Ale nie ma się co dziwić. To jest jedyny ich zarobek latem. Bo tu raczej przemysłu ciężkiego, a nie lekkiego nie ma. Przynajmniej na Półwyspie Istra. Więc oni żyją z turystyki. Turysta im napędza mechanizm zarobku. Nie ma się co dziwić. Także to na razie tyle.
samego rana z Makarskiej, bo zapowiada się piękny dzionek. Trzeba korzystać z życia, póki jest na to czas. Pozdrawiam moich subskrybentów. Jak wam się podoba, to małego lajka proszę. Dlatego, że wam mówię, że we wrześniu też jest piękna pogoda. I mniej ludzi na plaży. Kto chce, to może, niech przyjeżdża. Ceny spadły teraz mieszkań na bazarze Deczko. Owoców, cena owoców. Mniej dzieci, mniej Niemców, Austriaków. Jest naprawdę bardzo miło. A tu dookoła mamy góry. Góry, a w pobliżu, jak piękna pogoda jest, jak się pójdzie na sam koniec miasteczka, widać Biokowo. A Biokowo wiecie co? Warto się tam wybrać. Taras widokowy pierwsza klasa. Także w ramach wolnego czasu można przyjechać i zobaczyć ten niezapomniany widok. Bo jest okazja, pogoda piękna, czystość powietrza, także widok niezapomniany, tak jak tutaj widzicie. Dzisiaj widoczność jest bardzo dobra. Góry widać bardzo daleko. A woda to kryształ. Widzicie? Czyściutko. Czyściutko. Także pozdrawiam wszystkich. Na Śląsku przede wszystkim. Moją dalszą i bliską rodzinę. Dziękuję bardzo.